Chwała naszemu Panu. Dziękujemy. Dziękuję, że mogliśmy się tutaj zgromadzić i że możemy rozważać teraz Boże Słowo. Jeszcze troszkę niżej. Temat, który chciałbym, abyśmy dziś rozważyli, zastanowili się, jaki wierzę Pan Bóg zwrócił jakiś czas temu moją uwagę, to jest temat cierpienia. Cierpienie generalnie to jest coś, czego nikt z nas nie chce. To jest coś, co jest dla nas niewygodne, co jest związane z tym, że czujemy się źle, że nieprzyjemnie jest nam z tym i generalnie w naszym życiu nie chcielibyśmy go mieć w ogóle cierpienia. Ale patrząc na życie, na to, jak w Słowie Bożym widzimy różne historie, to niestety, czy tego chcemy, czy nie, cierpienie po prostu jest w naszym życiu. Jest wtedy, kiedy my tego nie chcemy, jest wtedy, kiedy nas zaskakuje i zastanawiamy się, skąd i po co i dlaczego. Ale ono jest. Ono jest udziałem naszego życia i myślę, dlatego warto się też nad nim zastanowić, po co tak naprawdę jest to cierpienie, jaki jest cel, bo wszystko, co jest w naszym życiu, ma swój cel. To nie jest tak, że jest coś bez celu. I są różne rodzaje cierpienia. Ja tak sobie je poukładałem, że są jakby dwie kategorie cierpień, które gdzieś tam przeżywamy, że to są cierpienia fizyczne, które dotykają naszego ciała, dotykają naszych takich rzeczy materialnych, naszego świata, tego fizycznego. Ale są też cierpienia duszy, emocji, myśli i to są takie niematerialne rzeczy. Nie możemy ich dotknąć, nie możemy ich jakoś uchwycić fizycznie, zważyć, policzyć, ale one są. I wielokrotnie zdarza się tak, że to cierpienie duszy, to cierpienie myśli, cierpienie niematerialne jest dużo gorsze niż to cierpienie fizyczne. Chociaż zdarza się też tak, że kiedy cierpimy fizycznie i jest to jakiś długi okres czasu, to jesteśmy też wyczerpani. To jest coś, co sprawia, że po prostu nie chce nam się żyć. Że po co takie życie, kiedy non-stop budzimy się rano i cały czas cierpienie i ból. I to trwa i trwa miesiącami, może czasem i latami, to wtedy jest bardzo ciężko. I dlatego nie będę tutaj kategoryzował, że któreś z tych cierpień jest gorsze, mniej, że ma znaczenie. Nie, tak nie jest. Po prostu jest tak, że po prostu przychodzi na nas to cierpienie i się zmagamy. I się po prostu z tym zmagamy. I chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na ten aspekt naszego życia, jak Słowo Boże nam, co Słowo Boże mówi nam na temat cierpienia, bo jest to coś, co jest udziałem naszego życia i tak jak powiedziałem, już warto nad tym się pochylić, zastanowić, po co to jest, dlaczego, co może być przyczyną naszych cierpień, bo cierpienie powoduje też generalnie dwie możliwości w naszym życiu. Że albo będziemy się oddalać od Pana Boga w tym cierpieniu i w tym bólu, albo będziemy się przybliżać. Albo ono będzie powodować, że będziemy
szukali więcej Pana Boga, że będziemy starali się zrozumieć, co jest przyczyną i jaki jest cel tego właśnie zjawiska, tego cierpienia w naszym życiu. I dodatkowo jeszcze z cierpieniem związane są takie rzeczy, jak to, że ono może być z naszej winy, z naszego postępowania, z naszych konsekwencji, naszych złych decyzji, naszych czasem upartości, czasem krnąbrności i z tym związanych czynników, ale może być też niezasłużenie. Cierpimy z powodu czegoś, czego nie zrobiliśmy, a ktoś nas obarczył na przykład winą za coś, z cierpieniem z powodu tego, że zrobiliśmy coś dobrze. I komuś może się to nie spodobać, a wiemy, kto jest naszym przeciwnikiem. Tym kimś jest diabeł, tak? I jemu się nie podoba, kiedy robimy coś na chwałę Pana, więc chce nas udręczyć różnymi cierpieniami. I myślę, że istotnym jest właśnie to, że jeżeli przechodzimy jakieś cierpienia, przechodzimy jakieś takie miejsca, w których właśnie jest nam źle, zmagamy się, boli nas coś, czy to duchowo, czy fizycznie, to że warto zrozumieć, warto pochylić się chwilę nad tym i zastanowić się dlaczego, po co i co dalej. I co dalej. I tak jak już powiedziałem, cierpienie jest wpisane w nasze życie i nie powinniśmy, że tak powiem, oddalać tej myśli, że no, mnie to nic nie będzie dotykać, ja to przejdę swoje życie, że tak powiem, lekką stopą, czyli wszystko będzie dobrze, wszystko super i tak przez całe życie. No, tak jak ja widzę, to czy człowiek jest bogaty, czy człowiek jest biedny, czy człowiek jest silny, ma dobre zdrowie w jakimś tam czasie, czy może jest słaby, to tak czy owak w jakichś momentach jego życia przychodzi cierpienie. I Biblia sporo mówi na temat cierpienia i to, co ja dziś tutaj poruszę, przedstawię jakieś tam myśli, czy dotknę jakichś tam wersetów, tak naprawdę to jest tylko, można powiedzieć, taki zarys tego tematu, co Słowo Boże mówi na temat cierpienia. Tak jak nasz brat Darek kiedyś jeden fragment na środowych spotkaniach wyłuszczał i praktycznie na temat każdego wersetu czy każdego wyrazu osobne kazanie wyłuszczał, tak i w tym temacie cierpienia, to co dziś zostanie powiedziane, to można by rozbić na wiele, wiele poszczególnych kazań. Ja chciałbym tylko zasygnalizować te różne aspekty, żebyśmy mogli gdzieś tam się w tym odnaleźć i zastanowić się w swoim życiu, gdzie jesteśmy, bo może cierpimy, może właśnie jest taki moment, że cierpimy właśnie i się zmagamy z tym i się zastanawiamy, co dalej albo dlaczego. To myślę, że to jest dobre miejsce, żeby rozpocząć te nasze poszukiwania i te chwile zastanowienia na temat tego, dlaczego to się dzieje w naszym życiu. I chciałbym rozpocząć od Psalmu 107. Będzie trochę kilka miejsc z wersetami różnych i zaczniemy od 107 psalmu, aby zobaczyć właśnie, że cierpienie jest z jakiegoś powodu, że ono nie jest tak, że nie przychodzi na nas czasami bo tak ktoś miał taki widzimisię. Psalm 107 i werset 17. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win.
Jeśli my zawinimy, to cierpimy. To jest też miejsce, gdzie to jest jakby takie naturalne, tak? Sprawiedliwe jest. Zawiniliśmy, coś zrobiliśmy i cierpimy. I nie ma co narzekać wtedy w tej sytuacji, no bo to z naszej winy, tak? Ze swoich win coś zrobiliśmy, co było niewłaściwe, dlatego cierpimy. Grzeszysz, to wiedz, że przyjdzie cierpienie. To jest, można powiedzieć, sprawiedliwa odpłata Boża dla tych, którzy grzeszą, którzy zasmucają Pana Boga. Robisz coś źle, krzywdzisz drugą osobę, to wiedz, że przyjdzie cierpienie. Jak Słowo Boże mówi, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I to jest jakby taka prosta zasada. Tutaj nie ma jakoś wiele, co się zastanawiać z tym. To jest taka odpłata, można powiedzieć, za to, że ktoś źle postępuje, to i potem cierpi. Chociaż wielokrotnie jest też tak, że widzimy ludzi, którzy krzywdzą, którzy robią złe rzeczy w oczach Pana Boga, a jednak gdzieś tam żyją sobie w przepychu, tak? Mają mnóstwo pieniędzy i można powiedzieć, że nic im nie jest, że się cieszą tym życiem, ale kiedy tak bliżej byśmy się im przejrzeli, jak widzimy te VIP-y, jak to się mówi, tak? Czyli osoby, które gdzieś tam są na piedestale, to czytając bieg ich życia, to nagle okazuje się, że gdzieś tam popełniają samobójstwa, są w depresjach, cierpią. Nawet my nie wiemy o tym, że cierpią. I tak samo jest też z tymi, którzy krzywdzą. Przyjdzie czas, że doświadczą tego cierpienia. Czy to będzie prędzej, czy później, to jednak Pan Bóg jest sprawiedliwy. I to jest jeden aspekt cierpienia w naszym życiu, po prostu nasze winy. I inny aspekt z tym związany też, z tym cierpieniem, które przychodzi na nas, jest w pierwszym liście do Tymoteusza taki fragment, w którym jest napisane również o cierpieniu, o tym, że cierpieli. W 6 rozdziale i 10 werset jest napisane tak. Ale bowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Sami się możemy uwikłać w przeróżne cierpienia. Sami możemy iść drogą, gdzie po prostu będziemy cierpieć. To jest jakby nasz wybór. Nasz wybór związany z tym, tutaj jest akurat mowa o tym, że jeżeli ukochamy pieniądze, tak, jeżeli one będą gdzieś tam na piedestale, to jest ten korzeń wszelkiego zła, ale mimo że możesz być bardzo bogaty, możesz myśleć tylko o tych pieniądzach, to spowoduje, że uwikłasz się w przeróżne cierpienia. I Pan Bóg często chce nam zaoszczędzić takich cierpień, tak? Dlatego wielokrotnie nie jest tak, że jesteśmy bogaci, nie wiadomo ile tych pieniędzy mamy, bo bogactwo to materialne może przynieść też wiele cierpienia i wiele złych rzeczy do naszego życia. I Pan Bóg może nas od tego ustrzec. To nie znaczy, że nie ma bogatych ludzi, którzy się nawrócili, którzy mogą właściwie rozporządzać tym majątkiem, dlatego że wierzę w to, że jeżeli Pan Bóg daje komuś bogactwo, finanse, to również po to, aby mądrze z nich korzystał i umiał się też tym dzielić. I umiał tym rozporządzać, bo to może jest też metoda, jakiej Pan Bóg chce użyć na budowę Kościoła. Na to, aby Kościół mógł się rozwijać, mógł funkcjonować. To również potrzebne są pieniążki do tego celu i Pan Bóg zaopatruje
Ale to od nas samych zależy, jak my będziemy nimi rozporządzać. Jak ten ktoś, kto został ubłogosławiony tym bogactwem, jak z niego korzysta. Na pewno nie będzie to dobre, jeśli ukocha te pieniądze bardziej niż Pana Boga, bo uwikła się wtedy w przeróżne cierpienia. Ale co z sytuacją, kiedy cierpimy niewinnie? Kiedy przychodzi to cierpienie, można powiedzieć, niezasłużenie, tak? Robimy coś dobrego, pracujemy na tej niwie pańskiej i zamiast słowa otuchy to otrzymujemy obelgi, zamiast słowa pokrzepienia to ktoś jeszcze nas zdołuje. Co z takim cierpieniem? I często jest tak, że w tych sytuacjach właśnie, kiedy cierpimy niewinnie, przychodzi nam pytanie do głowy: Panie, dlaczego? Dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego spotkało mnie to czy owo? Dlaczego Józef mógł powiedzieć: Panie, dlaczego wrzucili mnie do tej studni? Dlaczego mnie sprzedali? Dlaczego służąc u Potyfara, robiąc wszystkie swoje obowiązki, jak najlepiej trafiłem do więzienia? Dlaczego? 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 Dlaczego mógł powiedzieć również Dawid? Wróciliśmy z wojny. Nie ma naszych żon, nie ma naszych domów, nie ma naszych posiadłości. Dlaczego nas to spotkało? Dlaczego mógł powiedzieć Jeremiasz? Mówię Boże Słowo, Panie, do tego ludu. Mówię to, co Ty chcesz. A oni wrzucili mnie do jakiejś cysterny, gdzie bym zginął. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego? I dlaczego? Ja też w swoim życiu również zastanawiałem się i zadawałem Panu Bogu pytania, dlaczego? Dlaczego? I Pan Bóg wtedy pokazał mi, że to nie jest metoda pytać do końca dlaczego, ale lepiej jest pytać: Panie, jaki masz w tym cel? Którędy mam iść w tej sytuacji, w której się znalazłem? Którędy mam podążać? Co mam zrobić dalej, niż pytać tylko dlaczego? Dla samego zrozumienia. Chociaż to jest też dobre, bo czasem jeśli zrozumiemy, to możemy skorygować swoje życie, ale to zazwyczaj jest wtedy, kiedy gdzieś zawiniliśmy, kiedy cierpimy z powodu tego, że właśnie coś zrobiliśmy nie tak. Natomiast kiedy cierpimy niewinnie, kiedy cierpimy z tego, że wykonujemy wszystko jak najlepiej, że przed Bogiem, można powiedzieć, jesteśmy jak otwarta księga, nic nie ukrywamy, a jednak doświadczamy tego cierpienia, to wtedy warto zastanowić się: Panie, jaki Ty w tym masz cel? Gdzie chcesz mnie zaprowadzić? I tu chciałbym przeczytać taki werset z pierwszego listu Piotra. Generalnie pierwszy list Piotra mówi sporo na temat cierpienia. I ten fragment, który teraz będę czytał, on mnie zaskoczył jakiś czas temu właśnie odnośnie tego aspektu, bo jest napisane tak, w drugim rozdziale, werset 19 i 20. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. I tak można powiedzieć, poruszył mnie ten werset. Poruszył mnie w tym kontekście, że ja zazwyczaj rozumiałem łaskę jako coś, co cię uchroni od czegoś. Tak na to patrzyłem. Panie, okazałeś mi łaskę. Uchroniłeś mnie na przykład od upadku, od złamania ręki, od wypadku samochodowego. I tak można by tutaj mnożyć
tych przypadków, w których Pan Bóg okazał nam łaskę. Ale tutaj czytamy, że łaską Pana Boga jest to, kiedy cierpimy. To jest, można powiedzieć, coś niezrozumiałego. Coś, co jest bardzo, bardzo niewygodne dla nas. Coś, co jest nam ciężko zrozumieć, no bo cierpimy w tej sytuacji, a Pan Bóg mówi, że to jest łaska. Że to jest łaska, kiedy cierpimy za dobre uczynki, kiedy, można powiedzieć, ponosimy jakąś tam szkodę, no bo cierpienie wiąże się z tym, że jest jakaś tam szkoda na tym, że no czujemy się źle, niewygodnie i jest ból w naszym życiu. A jednak tutaj Pan mówi, że cierpienie, że to jest łaska, jeśli znosimy utrapienia i cierpimy niewinnie. To jest łaska. To jest coś, co można powiedzieć, stało się naszym przywilejem, bo kiedy doświadczamy Bożej łaski, to jest przywilej. Ja uważam, że to jest wielki przywilej nas spotyka. Bo rzeczywiście nie będę mówił tego, że łaska to jest właśnie tylko to, że Pan Bóg nas uchronił od czegoś, ale łaska to jest po prostu coś, co Pan Bóg dopuszcza do naszego życia, aby coś się w naszym życiu zmieniło. Aby coś, co... aby nasze życie było milsze Panu Bogu, abyśmy byli bliżsi Panu Bogu. I również przez cierpienie Pan Bóg wykorzystuje to narzędzie. Narzędzie, które dla nas jest wyjątkowo trudne, ale jednak takie narzędzie Pan Bóg używa i dopuszcza cierpienie do naszego życia. I w Izajasza, w 48 rozdziale, jest także taki fragment o cierpieniu, werset, który jakby też utwierdza nas w tym, że to jest naszym udziałem, jeśli idziemy za Panem. 48 rozdział i werset 10. Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia. Piec cierpienia to jest próba dla nas. To jest coś, co powoduje to, że jesteśmy próbowani. Że jesteśmy próbowani. W jakiej jesteśmy kondycji duchowej? W jakiej kondycji jest nasza dusza, nasze serce? Gdzie jesteśmy? Sami możemy zobaczyć i Pan Bóg może też pokazać nam. Bo my często, jak jest wszystko dobrze, to my nie widzimy różnych rzeczy. Co jest w naszym życiu? Te nasze przywary, wady, te nasze słabości, którym się oddajemy. Ale kiedy cierpimy, to jest taka próba. To jest próba. A jak się złoto próbuje, to właśnie je się oczyszcza, tak? Podgrzewa się. Te wszystkie brudy wychodzą na wierzch, one są usuwane i złoto jest coraz czystsze i coraz czystsze. No, ale do tego celu potrzebne jest podgrzanie. Potrzebna jest temperatura, żeby to złoto się stopiło. I tak samo Pan Bóg chce mieć swoje naczynia coraz czystsze, coraz bardziej szlachetne i w związku z tym podgrzewa nas. Podgrzewa nas cierpieniem. I to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne dla każdego z nas. Aczkolwiek wierzę w to, że Pan Bóg nie da coś ponad nasze siły, że zawsze da tyle, żebyśmy po prostu podołali temu, żebyśmy nie byli pognębieni tym cierpieniem, ale żeby ono przyniosło dobry owoc. Wierzę, że to jest cierpienie, które dopuszcza Pan Bóg do naszego życia. I teraz chciałbym właśnie przedstawić kilka wersetów związanych z tym,
dlaczego cierpimy i jakby zobrazować to, że to cierpienie ma sens, że to cierpienie w naszym życiu nie jest takie bez sensu, bez celu, ale ono ma sens. Ono ma głęboki sens i wartość, która często nawet wagi nie zdajemy sobie sprawy, że gdybyśmy nie cierpieli, to może byśmy już dawno zginęli w tym świecie. Utonęlibyśmy w jakichś pożądliwościach, w jakichś brudach tego świata. I dlatego wrócę teraz do pierwszego listu Piotra. I tutaj w 4 rozdziale, werset 1. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. I to jest jeden z powodów, dla których Pan Bóg dopuszcza cierpienie do naszego życia, że w cierpieniu zaniechujemy grzechu. Że nie grzeszymy. Po prostu kiedy cierpimy, nie grzeszymy. Bo nie mamy czasu myśleć o głupotach, że tak powiem. Ze względu na to, że to cierpienie gdzieś to zajmuje nasze życie. I to nas powstrzymuje też od zrobienia tych rzeczy niewłaściwych. To jest też takie narzędzie, które nas powstrzymuje od tego, żebyśmy grzeszyli. Cierpienie. Ale i nie tylko to. W tymże rozdziale, w 19 wersecie, 4 rozdział, 19 werset, jest napisane tak. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Innymi słowy, jeśli cierpisz z Bożej łaski, nie zaniechuj czynić dobrze. Nie zaniechaj tego. Nie zaniechaj, nie usiądź, nie rozpaczaj nad sobą, ale nadal staraj się czynić dobrze. Nadal staraj się dobrze postępować i powierz swoją duszę Stwórcy. I powierz swoją duszę Stwórcy. Innymi słowy, zrób to, co możesz w tej sytuacji, w której jesteś, a resztę zostaw Panu Bogu. To nie jest łatwe, bo kiedy cierpimy i jeszcze nadal czynić dobrze, to jest jeszcze trudniej. Ale taką, można powiedzieć, poprzeczkę stawia nam Pan. Bo to przyczyni się do jeszcze większej chwały dla naszego Stwórcy. I to, że dostąpiliśmy tego cierpienia, to będzie taki czas, prędzej czy później, wierzę, Bożego wytchnienia i Bożego zwycięstwa i Bożej chwały. Po to jest też to cierpienie. I w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 2, również jest mowa o cierpieniu. Jaki to ma cel i sens? Rozdział 2, werset 18. Tu jest mowa o Panu Jezusie, ale jest mowa też o tym, o nas. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Innymi słowy, nie jesteśmy sami w tym cierpieniu. Pan Jezus też cierpiał i też mógł zadawać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego, Panie Jezus, dlaczego, Boże, spotkało mnie to? Dlaczego? Ale Pan Jezus nie pytał, dlaczego. Pan Jezus w niektórych sytuacjach słowem się nie odezwał. Słowem się nie odezwał, ale wypełnił do końca Bożą wolę i cierpiał. Cierpiał, myślę, bardziej w duszy niż w ciele, bo fizycznego bólu też miał sporo, jak przeczytamy o tym, jak go katowali, jak go maltretowali. Ale myślę, że ten ból duszy i ten ból niematerialny, to cierpienie było jeszcze większym w sercu Pana Jezusa niż to cierpienie fizyczne.
Szczególnie na krzyżu to możemy zobaczyć, kiedy słowa Boże mój, czemuś mnie opuścił? To myślę, to był taki krzyk duszy Pana w tej sytuacji i taki upust, jakby uczynienie sobie tej ulgi w tym cierpieniu duszy, że jest odłączony w tym momencie od Boga. Cierpiał. I w związku z tym wie, co to jest cierpienie. Zna ten stan i może dopomóc nam w tej sytuacji. Dlatego zachęcam wszystkich, abyśmy, kiedy cierpimy, kiedy jesteśmy w tym trudnym czasie cierpienia, przychodzili do Pana, bo On nas rozumie, bo On wie, z czym się zmagamy i może nas wesprzeć i może nas wspomóc w tej próbie, w tym czasie. Ale jeszcze jest inne miejsce, mowa o cierpieniu, co mamy robić. Dlatego, że ważne jest w tym wszystkim to, żeby nie spocząć, nie poddać się, nie usiąść tylko i nie narzekać w swoim życiu, ale coś robić w związku z tym, że przychodzi jakieś cierpienie do naszego życia. I w liście Jakuba jest taki krótki werset w 5 rozdziale, werset 13, jest napisane tak. Cierpi kto między wami, niech się modli. Tam jest dalej. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Ja chciałem się skupić na tej pierwszej części. Cierpi kto między wami, niech się modli. Niech się modli. To jest wskazówka dla nas. To jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Cierpisz, to się módl. To nie lamentuj nad swoim życiem. Nie rozpaczaj. Nie rób nic, ale módl się. Módl się, bo Pan Bóg w modlitwie daje odpowiedzi. Daje wyjście, daje zrozumienie, daje pokój, daje wytchnienie. Nie wiem, czy pamiętamy historię Anny, która miała wielki problem w sercu. Wielkie cierpienie było w jej sercu, bo nie miała dzieci. I w tamtym czasie to było, wiele osób mówiło, że no pewnie jakiś problem, pewnie jakiś grzech ciąży. A ona po prostu miała wielki ból i nie wiedziała, co z tym zrobić. Jeszcze jej dokuczali z tego powodu. I co zrobiła? Co zrobiła Anna? Anna poszła do Pana Boga w tej sytuacji. Wylała swoją duszę. Wylała to cierpienie przed Panem. I na końcu czytamy taki króciutki werset. Odeszła i już nie była tak obciążona tym ciężarem. Było jej po prostu lżej. I po to jest też między innymi modlitwa w czasie cierpienia, w naszych utrapieniach, aby nam było lżej, abyśmy mogli doświadczyć takiej ulgi w tych cierpieniach i zostawić to Panu Bogu. No bo co ona mogła więcej zrobić? No nic nie mogła więcej zrobić w tej sytuacji. Po prostu zostawić to Panu Bogu. Modlić się, wylać to, co miała w swoim sercu, oddać Panu i zobaczymy, jakbyśmy przeczytali całą tę historię, że miała potem kilkoro dzieci. Nie tylko jednego potomka, Samuela, ale więcej. Pan Bóg, można powiedzieć, przeprowadził ją przez to cierpienie i dał zwycięstwo. Ale w innym fragmencie, w objawieniu, przeczytamy również o cierpieniu, które czasem diabeł nas gdzieś tam uwikłać chce. I w 2 rozdziale Księgi Objawienia jest mowa również o cierpieniu. 2 rozdział, werset 10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia,
abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Innymi słowy, nie poddawaj się w chwili próby i cierpienia, ale bądź wierny. Wytrwaj. Z Bożą pomocą zwyciężysz. Bo można powiedzieć, że tu jest stwierdzenie aż do śmierci, czyli aż do końca. Aż do końca. Tyle, ile możesz. Jeśli wytrwasz w tym cierpieniu, Pan Bóg da koronę żywota. Czyli wynagrodzi. Wynagrodzi to cierpienie. To nie jest tak, że Pan Bóg tego nie widzi. To nie jest tak, że cierpienie jest, nie pozostanie niezauważone w oczach Bożych. Wręcz przeciwnie. Pan Bóg przyjdzie taki czas, że ugoi to cierpienie, wynagrodzi ten ból i smutek, który tutaj, można powiedzieć, diabeł na nich chciał ich udręczyć, chciał, żeby po prostu zginęli, tak? Żeby zginęli. I to, co chciałbym już tak zbliżać się do końca, to chciałbym jeszcze podsumować, abyśmy nie poddawali się w tym cierpieniu i widzimy, mogli zobaczyć w tym, że Biblia zachęca nas do tego, żeby w cierpieniu przychodzić do Pana Boga, żeby się modlić, żeby nie ustawać w swojej wierze, żeby na przekór temu, co się dzieje, czynić dobrze, czyli nie ustawać również w swoim działaniu, nawet jeśli przeżywamy jakieś cierpienie. To wydaje się bardzo trudne i bardzo dziwne, tak? Ale Pan Bóg często dziwnie z nami postępuje. A potem jest i tak chwała dla Pana Boga, jeśli postąpimy tak, jak Pan Bóg chce. Cierpienie to narzędzie, które używa Pan Bóg lepiej niż nam się wydaje. I jest, nie wiem, czy to jest jako przysłowie, czy można takie wnioski, ale myślę, że można wyciągnąć takie wnioski, że cierpienie uszlachetnia. Ono sprawia, że stajemy się lepsi w tym kontekście, że Pan Bóg nas ćwiczy i wie, że wszelka jakaś pycha, wyniosłość w cierpieniu, to wszystko jest ukrócane. To wszystko jest niwelowane. To jest niezrozumiałe dla nas. Często w chwili, kiedy przechodzimy jakieś cierpienia, w chwili, kiedy mamy jakąś próbę, to jest niezrozumiałe, ale warto pamiętać o tym, że cierpienie również ma cel i sens i celem, jeżeli doświadczamy jakiegoś cierpienia niezasłużonego, czy takiego, którego nie rozumiemy, to jest często związane z tym, że Pan Bóg chce nas doprowadzić do tego, żebyśmy byli, mieli jeszcze lepszą relację z Nim, żebyśmy wzrastali. Często to jest tak, że właśnie przez cierpienie możemy się bardziej przybliżyć do Pana, że bez tego narzędzia jest po prostu nam ciężko. A kiedy jest cierpienie, to często nie możemy czegoś zrobić, więc spędzamy ten czas inaczej. No i możemy właśnie go spędzić na modlitwie, możemy go spędzić na czytaniu Bożego Słowa, możemy go spędzić na rozważaniu, na rozmyślaniu, na zastanawianiu się. I to jest właśnie takie miejsce, gdzie normalnie, gdybyśmy w naszym biegu takiej codzienności, różnych obowiązków, nie zrobili tego właśnie. A Pan Bóg właśnie używa też i cierpienia do tego, żeby nas czasem zatrzymać w tym pośpiechu codzienności, żebyśmy mogli być wyćwiczeni i przybliżać się do Pana. I dlatego niech Pan nas prowadzi w tym naszym życiu, każdego z nas indywidualnie, aby każdy z nas mógł rozumieć, jaka jest wola Boża
do naszego życia. Amen.